Pozostańcie siedząc, pomodlimy się jeszcze. Boże, nasz drogi, bardzo dziękujemy Ci za to, że dałeś nam swoje słowo i że teraz będziemy mogli sięgać do Niego, aby nauczyć się czegoś, co może mieć znaczenie dla nas, dla nas indywidualnie i też dla nas jako dla Kościoła. Proszę, żebyś zamknął nasze uszy na rzeczy, które mógłbym powiedzieć niezgodne z Twoją wolą, a otwórz nasze serca na to, co, co pochodzi od Ciebie i nas po prostu poucz. Amen. Jak myślicie, jaki jest najczęściej, albo może tak, jakie są dwa najczęściej piętnowane grzechy w Starym Testamencie? Możecie, nie, nie musicie wiedzieć, bo to jest tylko kwestia statystyki i nie jest to kluczowe. Ale jak myślicie? Bałwochwalstwo to jest jeden grzech, a drugi? Nie, to nie cudzołóstwo. To jest nie będę was trzymał w niepewności, to jest brak pomagania sierotom i wdowom. Też bardzo często, dwa najczęściej piętnowane grzechy w Starym Testamencie. Ale żaden z nich nie jest wspomniany w historii aż do dnia potopu. Natomiast do dni potopu też ludzie popełniali swoje błędy. Ale nie czytamy tam o bałwochwalstwie. Czy ono tam było, czy nie, to jest inna rzecz. Natomiast sprawozdanie Biblii nie wspomina bałwochwalstwa. Nie wspomina również braku pomocy do wdów i sierot. Czy były tam wdowy i sieroty? Zapewne, czy im zawsze pomagano? Wątpliwe. Natomiast, niezależnie od tego, i tak ten grzech nie jest tam piętnowany. Historia od stworzenia i od tego pierwszego upadku, aż do dnia, kiedy nastał potop, dotyczy jednak pewnych przewinień, które. Mimo wszystko nie wpisują się w ten najczęściej powtarzany schemat w dalszej części Starego Testamentu. I będę chciał, abyśmy sięgnęli dzisiaj do historii, rozpoczynając od historii Kaina, um, która pozwoli nam złapać pewną perspektywę, która istnieje w Biblii i mam nadzieję, że może też nam coś dać, dlatego że hmm, hmm, według mojego zrozumienia jest bardzo pouczająca. Otwórzcie, jeśli macie, i. Macie ze sobą słowo, Boże czwartą, księg... pierwszą księgę Mojżeszową, rozdział czwarty. Jest to historia związana z Kainem i Ablem. Historia, którą czytamy dość często, znamy ją zapewne od dzieciństwa, jeżeli będąc dziećmi wychowywaliśmy się w środowisku chrześcijańskim. I historia ta mówi tak: Adam obcował z żoną swoją Ewą, a ta poczęła i urodziła kaina. Wtedy rzekła: wydałam na świat mężczyznę z pomocą pana. Potem urodziła jeszcze brata, jego Abla. Abel był pasterzem trzód, a Kain uprawiał rolę. Po niejakim czasie Kain złożył panu ofiarę z plonów rolnych. Abel także złożył ofiarę z pierworodnych trzody swojej i stłuszczył ich. A pan wejrzał na Abla i na jego ofiarę, ale na Kaina i na jego ofiarę nie, we, nie wejrzał. Wtedy Kain rozgniewał się bardzo i zasępiło się jego oblicze. I rzekł pan do Kaina. Czemu się gniewasz? I czemu zasępiło się Twoje oblicze? Wszak byłoby pogodne, gdybyś czynił dobrze, a jeśli nie będziesz czynił dobrze, u drzwi czy grzech, kusi cię, lecz ty masz nad nim panować. I teraz chciałbym, żebyście spróbowali sobie, a może ktoś z Was będzie na tyle odważny, żeby powiedzieć to też głośno, odpowiedzieć na pytanie, dlaczego Bóg przyjął ofiarę Abla, natomiast odrzucił ofiarę Kaina, ale tylko na podstawie sprawozdania biblijnego. Czyli nie sięgamy do innych książek, nie sięgamy do tego, co ktoś nam kiedyś mówił na ten temat, na podstawie prostego sprawozdania biblijnego, które dostępne było przez całą historię, choćby już Starego Testamentu, no ale również um, w, do dzisiaj. Co jest o tyle istotne, że Nowy Testament nam pomaga troszkę spojrzeć z innej strony na, na, te, na to sprawozdanie, ale mimo wszystko. Z samej tej historii, gdybyście mieli powiedzieć, dlaczego Bóg przyjął ofiarę Abla, a odrzucił ofiarę Kaina, jaki jest ku temu powód? Czy ktoś z Was ma jakiś pomysł? Dobrze, baranek symbolizuje Jezusa, ale czy w tekście znajdziemy wskazanie na to, że to jest powód, dla którego ofiara Kaina została odrzucona? Zresztą, w prawie mojżeszowym jest taka możliwość, by złożyć ofiarę bezkrwawą. Prawda? Jest taka możliwość, więc one były gdzieś tam później przyjmowane. Czy znajdziemy w tekście powód, dla którego Bóg odrzucił ofiarę Kaina? Który werset? Alu? Siódmy, tak? No dokładnie tak. Zobaczcie, w siódmym wersecie znajdujemy sprawozdanie, które brzmi, jeszcze raz je przeczytam, Wszak Twoje oblicze byłoby pogodne. Pamiętacie, jest zasmucone, bo Bóg nie przyjął jego ofiary. Twoje oblicze byłoby pogodne, gdybyś czynił to, co jest dobre. Czyli Kain po prostu, najprościej podchodząc do tego, on czyni to, co jest złe, więc Bóg nie przyjmuje jego ofiary. I teraz drugorzędną rzeczą jest, i nawiążę do tej myśli, która ostatecznie może okazać się słuszna, tak? ale drugorzędną rzeczą jest, jak objawia się ta niegodziwość Kaina. Czy ona dotyczy samej formy złożenia ofiary, czy ona dotyczy całościowego jego życia, czy e, dotyczy jakiegoś konkretnego pielęgnowanego przez niego błędu, to jest rzecz drugorzędna. Sprawozdanie w tej historii pokazuje nam, że Kain robi to, co jest złe, i Bóg nie przyjmuje jego ofiar. Więc kim jest Kain? No, Kain jest człowiekiem, który chce żyć zgodnie z tym, co jest złe. Co lubi, do czego jest przyzwyczajony, ale jednocześnie pociągają go jakieś doświadczenia związane z religijnością, bo chce składać Bogu ofiarę, bo oczekuje też czegoś takiego, czego doświadcza Kain, przepraszam, Abel, bo być może Abel gdzieś opowiada jakieś doświadczenie, jakąś historię, jak to ogień spadł z nieba na jego ołtarz, na jego ofiarę. No, Kain też chciałby to przeżywać, ale nie jest gotowy poświęcić, tego czegoś, co jest złe w jego życiu. Tak? Więc to jest tego rodzaju postać, która chce żyć drogą grzeszną, a jednak chciałaby czerpać coś z, tej, z tych błogosławieństw duchowości. Tylko, że to tak nie działa. Tylko, że to tak nie działa. Innymi słowy, jeżeli ja, czy wy realnie, świadomie łamiamy jakieś Boże prawa, przykazania, Jego zalecenia, a jednocześnie chcemy czerpać błogosławieństwa wynikające z relacji z nim, to nie będziemy ich czerpać. To po prostu tak działa życie duchowe. No chyba, że zmienimy swój, swoją drogę, którą postępujemy. Taka jest rzeczywistość duchowa. Natomiast zobaczcie, co robi Kain. Kain zabija swojego brata. Tak? Więc mamy sprawozdanie o człowieku, który czyni to, co jest złe, ale najbardziej tak uwypuklony grzech, który pojawia się w tej historii, to jest zabicie swojego brata. A cofnijmy się przez moment do rozdziału drugiego i trzeciego. W drugim rozdziale czytamy o tym, że Bóg stworzył. W pierwszym rozdziale, wybaczcie, czytamy o tym, że Bóg stworzył człowieka na swój obraz, o czym mówiliśmy nie, niedawno. I stworzył ich jako mężczyznę i niewiastę. Tak? On ich od razu stworzył w formie jakichś więzi, relacji. Być może nawet to podobieństwo dotyczy tego, że stworzył ich jako kobietę i niewiastę, bo tak ten tekst brzmi. Tak? Uczynił. Bóg człowieka na swój obraz, na swoje podobieństwo, jako mężczyznę i niewiastę uczynił ich. Ale gdy pojawia się grzech, pojawiają się też skutki tego grzechu. I są skutki grzechu, które są niezależne od ich kolejnych decyzji. Na przykład, tracą tę szatę sprawiedliwości, jakkolwiek ją nazwać, i widzą, że są nadzy. To zależy od tej pierwszej decyzji, ale już nie od kolejnych. Albo. Kobieta zaczyna według słów Bożych odczuwać cierpienie, gdy rodzi dzieci. No, to nie zależy od ich decyzji jako takich, to jest skutek tego pierwszego grzechu. Ale są pewne konsekwencje, które zależą od ich kolejnych decyzji. Na przykład fakt, że ukrywają się przed Bogiem, gdy on do nich przychodzi, to jest rezultat ich kolejnych decyzji. Ale druga rzecz po tym ukrywaniu się, która jest rezultatem ich kolejnych decyzji. To jest to, że Adam mówi o Ewie: To ta kobieta, którą mi dałeś, ona mnie zwiodła. Więc pierwsza ta historia grzechu, gdzieś tam, ja nie mówię, że jest to najważniejszy element tego sprawozdania, ale pokazuje, że grzech w środowisku tej rodziny, tego małżeństwa, które zostało utworzone jako mężczyzna i kobieta, jako pewna całość na wzór Boży, w wyniku grzechu, Relacje między nimi ulegają zniszczeniu. Kain i Abel, kolejna historia w rozdziale czwartym, o której mówiliśmy, to jest historia, gdzie w wyniku grzechu jeden zabija drugiego. Rozdział piąty to jest sprawozdanie, druga połowa czwartego rozdziału, i rozdział piąty to jest sprawozdanie tych dwóch linii, które rozwijają się. Wraz z upływem czasu. Jedna linia to ludzie, którzy są wierni Bogu, druga linia to ci, którzy odrzucają posłuszeństwo Bogu. I w tej linii wiernej Bogu, siódmym potomkiem opisanym w tym sprawozdaniu jest Henoch. I o Henochu w rozdziale 5 i w wersecie 21 czytamy może, może w zasadzie 24, tylko przeczytam z rozdziału 5. Henoch chodził z Bogiem, a potem nie było go, gdyż zabrał go Bóg. Tak więc w tej linii wiernej Bogu, Siódmym potomkiem sprawozdanym tutaj jest Henoch, który jest tak niezwykły, cokolwiek w nim było niezwykłego, to, że chodził z Bogiem, że Bóg go zabiera. Więc siódmym potomkiem w tej linii, która Bogu się sprzeciwia, musi być ktoś, kto dopuszcza się strasznego zła. No i rzeczywiście w rozdziale czwartym: w wersecie 20 Trzecim czytamy również, że ten siódmy w tej złej linii to Lamech, który rzekł do swoich żon Ado i Syllo, Słuchajcie głosu mojego, wyżony Lamecha, nastawcie ucha na słowo moje. Męża gotów jestem zabić, jeśli mnie zrani, a chłopca, jeśli mi zrobi siniec. Jeśli Kain miał być pomszczony siedem razy, to Lamech siedemdziesiąt siedem razy. Lamech jest człowiekiem, który jest gotów wyrządzić cierpienie, krzywdę dzieciom, nawet jeżeli którejś zrobi mu siniec. Więc jeśli z takiej szerszej perspektywy popatrzymy na piętnowany grzech przed potopem, to w dużej mierze będzie on się sprowadzał do tego, jak ludzie niszczą te relacje i więzi, do których zostali stworzeni. Ostatecznie nawet szósty rozdział, który sprawozdaje ten wielki grzech ludzkości, zaczyna się od tego, że ludzie zawierają między sobą więzi, które nie powinny były być zawarte. Tu nie ma sprawozdania, jak powiedzieliśmy na początku, o bałwochwarstwie. Czy ono było, czy nie? Nie jest to teraz tak ważne. W tym sprawozdaniu Bóg stara się pokazać, że to, co, jest, co było, na, było takim szybkim skutkiem następującym po zjedzeniu owocu z drzewa poznania dobra i zła, to jest zniszczenie więzi między mężczyzną a kobietą, mężem a żoną, jest to zniszczenie więzi między bratem a bratem, jest to kierunek, który ukształtowany jest w taki sposób, że ludzie wyrządzają sobie nawzajem krzywdę. Więc jeżeli żyjemy w takiej świadomości teologicznej, że Bóg chce doprowadzić nas do powrotu do tego, jak było, to oznacza, że w tej drodze naszego rozwoju, poza zachowywaniem prawa jako takiego, tej litery prawa, o której Paweł mówi, że co do posłuszeństwa opartego na zakonie, był człowiekiem beznagany, zresztą jak większość faryzeuszy w tamtym czasie na siebie patrzyła, to jest tu jeszcze pewien etap. O którym sprawozdaje właśnie historia przedpotopowa, etap, który dotyczy tego, aby ludzie nie wyrządzali sobie nawzajem krzywdy. Tak najprościej mówiąc, to nie jest żadne jakieś, jakieś odkrywcze stanowisko. Natomiast my z natury rzeczy, jako ludzie, jako grzeszni ludzie, mamy skłonność do tego, żeby nawzajem się krzywdzić. To jest normalne. To, to, tak to niestety jest. I z jednej strony powinniśmy powiedzieć, że zapewne wszyscy Jesteśmy ludźmi, którzy robią wszystko, żeby czasem komuś krzywdy nie zrobić, ale w praktyce no, może wyglądać to bardzo, bardzo różnie. Jeżeli pomyślicie o swoim dzieciństwie na moment, to jakie rzeczy wspominacie? Zazwyczaj. Każdy w swoim dzieciństwie miał dobre i złe doświadczenia. Każdy. I nie ma jednej poprawnej odpowiedzi ale jak wspomina się dzieciństwo po upływie 10, 20, 30 lat, to chyba raczej wspomina się te dobre rzeczy. Pamięta się o złych, ale raczej chyba wspomina się te dobre. Nie? Jak się myśli o tym, jak się biegało jako dziecko po jakichś łąkach czy w jakichś tam blokach, no w różnych miejscach różni ludzie się wychowywali, tak? Jak się różne głupie rzeczy robiło jako dzieciaki, to to zazwyczaj są takie wspomnienia... Mimo wszystko pozytywne. I nawet jak pamięta się, że tam rodzice komuś przyłożyli sprawiedliwie za jego przewinienia, to mimo wszystko to jednak są sprawozdania jakieś takie. No było, nie, było jak było. Nawet z uśmiechem się to wspomina. Natomiast gdy to się dzieje dzisiaj, to się tego tak nie wspomina. Nie? I teraz zobaczcie. My patrzymy dzisiaj na, nie wiem, na rodziny nasze na nasz kościół. I widzimy różne braki, różne błędy, różne problemy, które się dzieją. I one się dzieją, tak? One się tak dzieją. Ale te osoby, które dzisiaj są dziećmi, za 10-20 lat, gdy będą wspominać te rodziny i ten kościół, będą zazwyczaj wspominać to, co było dobre, a to, co było złe, będą pamiętać. Ale najprawdopodobniej nie będzie to aż tak bardzo ważne. To jest duże uogólnienie, bo są takie domy i takie rodziny, w których zazwyczaj będzie się pamiętać tylko to, albo głównie to, co było złe, ale zazwyczaj wspomina się to, co było dobre. Bo to jest ważne. Nawet taki przykład, ja być może kiedyś wam go opowiadałem, ale jak podjedziecie pod jakiś sklep, żeby zrobić zakupy, jest tam jakiś duży parking i wszystkie samochody zaparkowane są bardzo dobrze. Linia w linię a jeden człowiek stanie, wiecie, po skosie przez trzy miejsca jeszcze na niepełnosprawnym, na parkingu dla osoby niepełnosprawnej. To różne słowa do ust się cisną, nie? Ale kto by pochwalił tych wszystkich innych, którzy dobrze zaparkowali, nie? I to jest taki przykład, jak bardzo nas ciągnie do dostrzegania tego, co jest złe, a jak trudno jest, Jakoś tak docenić to, co jest dobre. A dlaczego? No bo to, co jest dobre, to, no, no to, to, jest normalne, to powinno być normalne, tak? Więc jeżeli Artur nam gra tutaj na instrumencie, no to, to jest normalne, tak? Kto by mu za to dziękował? Przecież to jest, to jest całkiem normalne. Eee, no gra to gra, fajnie, że gra, tak? Bo to jest normalne. Ale gdyby Artur przyszedł tutaj za kazalnicę i wypowiedział jakieś przekleństwo, no to pff, słuchajcie, tak? To, to ojej, to by było, nie? I teraz oczywiście Artur by tego nie zrobił. I słusznie, że gdyby tak zrobił, to by nas to zbulwersowało. Tylko to chcę, staram się wam pokazać, jak bardzo nasze oczy przyciągają złe rzeczy, a jak małą wagę przywiązujemy do tego, co jest dobre. I skutek tego jest taki, że staramy się znaleźć wszystkie właśnie problemy, żeby je rozwiązać, podczas gdy tak trudno jest dostrzec te wszystkie dobre rzeczy, które budują owe relacje. Jest tyle fajnych rzeczy, które się dzieją, naprawdę tyle świetnych rzeczy. Ten rok na przykład, który minął. Ja cały czas słyszę, jaki to był ciężki rok. Słuchajcie, to był tak dobry rok. To był tak dobry rok, nie mówię indywidualnie, bo rozumiem, że indywidualnie w każdym roku ktoś doświadcza różnych tragedii. Tak było zawsze i tak zawsze będzie. Ale jak patrzy się z perspektywy takiej szerokiej, jeśli ktoś nie zajmował się kwestią, nie wiem, nie zajmuje się hotelarstwem albo gastronomią, to ten rok był zazwyczaj bardzo dobry. Zazwyczaj. Jak patrzę z perspektywy kościoła, to to był naprawdę dobry rok. Ja nie wiem, czy nie pamiętam takiego roku w przeciągu 10 lat mojej służby w którym tak bardzo rozwinęlibyśmy się na różnych polach działania misyjnego. Naprawdę. Zresztą w waszym zborze przecież był tu organizowany obóz muzyczny, sami się w to angażowaliście. Tu na tych schodach był koncert w czasie, kiedy były takie czy inne obostrzenia. Dało się, dało się. Dało się. To był dobry czas. Ja naprawdę nie potrafię do końca pojąć tego, dlaczego my musimy iść takim nurtem ojej, jaki to był ciężki rok. Bo takie problemy, takie obostrzenia. No było jak było, ale słuchajcie, to był dobry rok. Dzieje się tyle dobrych rzeczy. A nasze oczy naturalnie będą szły w kierunku tego, co jest złe. I dlaczego mówię o tym w kontekście analizowania trzeciego, czwartego czy piątego rozdziału pierwszej księgi mojżeszowej? Bo jeśli chcielibyśmy budować jakieś relacje. To dobrze byłoby dostrzegać to, co dobre, a może przymrużyć czasem oko na to, co złe. I to jest troszkę niepopularne w kontekście naszej perspektywy, takiej jak sobie ją określamy, eschatologicznej, bo w, naszej, w naszym umyśle funkcjonuje taki system, że aby Jezus przyszedł, to musimy być tacy jak On, więc aby być takimi jak On, to musimy dostrzegać wszystkie sytuacje, w których nie jesteśmy tacy jak On. A gdy dostrzegamy wszystkie te sytuacje, kiedy nie jesteśmy tacy jak on, to trzeba coś zrobić, żebyśmy byli tacy jak on. Więc naturalnie i teologia już nie tylko nasz system myślenia, ale ta nasza, ten nasz system myśli, myśli duchowej sprowadza nas do tego, by patrzeć na to, co złe, a nie patrzeć na to, co dobre. Żeby być jak On, ale żeby dobrze kogoś. Z mojego doświadczenia. Od razu Wam powiem, żeby dobrze kogoś napomnieć, kto potrzebuje tego napomnienia, naprawdę tego trzeba, człowieka trzeba kochać i mieć z nim dobrą relację, bo inaczej to zazwyczaj nie da nic dobrego. I w naturalny sposób patrzymy na Kaina i Jabla i widzimy, jeden zabił drugiego. No, jak można, nie? my byśmy tego w życiu nie zrobili. Ale trudno mi wyobrazić sobie sytuację. Naprawdę trudno mi wyobrazić sobie sytuację. No może tak to było, może moja wyobraźnia jest za słaba, ale trudno mi wyobrazić sobie sytuację, że między nimi wszystko było super i tego jednego dnia jeden zabił drugiego. To się mogło tak zdarzyć, ale trudno mi to sobie wyobrazić. Podam wam przykład, który dotyczy mojego życia, naszego życia z honoratką. Mieliśmy. Taką sytuację, nie wiem, to w zeszłym roku było, albo w tym może nawet, w tym bardzo dobrym, w każdym razie czasie, kiedy pojawił się jakiś problem między nami. I wydawało się, że to był bardzo poważny problem, że trzeba go, wiecie, rozwiązać. I jedna osoba myśli źle o drugiej, druga o pierwszej. Sami to znacie, macie rodzinę. I gdy ten problem sobie rozwiązaliśmy, Mieliśmy taką rozmowę, którą bardzo dobrze pamiętam, w której powiedzieliśmy sobie tak. W małżeństwie, w naszym małżeństwie, moim zdaniem, to jest moja subiektywna ocena, trzeba by honoratki zapytać, ale ja uważam, że mam bardzo dobrą, dobre małżeństwo. I w zasadzie wszystko jest cały czas dobrze. I pojawia się jeden problem, jeden problem, który może wszystko zniszczyć. Jeden problem. Słuchajcie, jedna przyczyna, i wtedy, gdy pojawia się ten problem, już nie pamięta się o tych dobrych słowach, o tych dobrych rzeczach, o tych, no, o tych przyjemnościach, które są związane z tym, że ludzie żyją razem, tak, o tym, że ktoś jest dla kogoś miły, o tym, że ktoś coś ugotuje, o tym, że ktoś coś posprząta, o tym, że ktoś coś dobrego zrobi. O tym się wtedy nie pamięta, bo jest problem i ten problem trzeba nagle wtedy rozwiązać, bo jak się go nie rozwiąże, ale rozwiązaniem tego problemu może często właśnie jest zobaczenie tego, że tak naprawdę to nie jest taki poważny problem, bo ta druga osoba tak naprawdę jest całkiem fajna. Ona jest całkiem fajna. Dziesięć lat mi udowadniała, że jest całkiem fajna, to chyba jest całkiem fajna, tak? No, do tego się to sprowadza. I teraz popatrzcie, jak to przeniesiemy na zbór. Ktoś może całe życie udowadniać, że jest całkiem fajny. Całkiem fajny. Chodzi do kościoła, angażuje się w takie życie, robi to, stara się robić tamto, a jak raz mu się Coś tam nie uda, albo źle się popatrzy, no nie wiem, stał lewą nogą, no różnie się może zdarzyć, tak? Zgrzeszy, no to zgrzeszy, nie będzie. I ta jedna rzecz może przekreślić wszystkie te poprzednie czyny. I teraz, gdybyśmy mieli taki czas, i ja bym chciał, żebyśmy mieli taki czas, ale go pewnie nie będziemy mieli. Ale gdybyście przez moment pomyśleli o tym, jakie dobro. Doświadczyliście ze strony współwierzących jak ktoś dla was zrobił to czy tamto, to nagle by się okazało, że gdyby ktoś wymienił jedną rzecz, za chwilę druga osoba by powiedziała: Ej, ale ja też coś podobnego przeżyłem. nie? Trzecia osoba za chwilę by powiedziała, no ja też to cenię w kościele, że, że ktoś. Coś podobnego zrobił dla mnie, a ktoś inny mi powiedział: A ja czegoś innego doświadczyłem, nie zawsze jest łatwo, ale ktoś znowu pomógł mi w takiej sprawie. A mi się w kościele bardzo podoba to, że można sobie tam z kimś szczerze porozmawiać, i tak dalej, i tak dalej. Nagle okazałoby się, że życie chrześcijan, nasze życie, życie kościoła, w dużej mierze jest pełne takiej dobroci, która tylko musi być zauważona. Bo może lepiej jest zauważyć to, co dobre, niż ciągle widzieć to, co złe. No tak te rzeczy złe się dzieją, no dzieją się, no. dzieją się. Trzeba z nich wyciągać wnioski, trzeba je zamykać, trzeba je kończyć, trzeba naprawiać to, co złe i co te rzeczy złego uczyniły, ale o ile lepiej, ojej, o ile lepiej jest zauważyć to, co dobre. Takim fajnym przykładem jest podziękowanie komuś albo chwalenie. O tak, ja wiem, My nie za bardzo powinniśmy ludzi chwalić, bo popadną w pychę, nie? Ale słuchajcie, my mamy w kościele tyle narzędzi, żeby upokorzyć człowieka, e, źle brzmi upokorzyć, żeby czynić go pokornym, chociaż to chyba jest to samo, tak? Um, nie wiem, nie jestem tutaj ekspertem, że nawet jak będziemy ludzi chwalić, to naprawdę nic im się nie stanie. Nic im się nie stanie. Ja, ja podam Wam przykład, o, to będzie żywy dla nas przykład. Mamy tutaj nauczyciela, który prowadzi studium, tak jak nasz brat dzisiaj prowadził. I prosi, żeby osoby z tyłu przesiadły się do przodu. Dlaczego on prosi? Dlatego, żeby jemu się lepiej prowadziło. Tak? Żeby lepiej mu się prowadziło. Dlaczego osoby odmawiają? Bo im się nie chce, bo im tam jest wygodnie. Bo, bo nie myślą o tym, jak pomóc osobie prowadzącej. Tak, tylko Myślą o tym, że zawsze tu siadały, siadaliśmy. Wybaczcie mi, bo to nie jest w żaden sposób jakaś taka personalna, chociaż może trochę jest, ale jesteście moją rodziną, to wiecie. Ale do tego się to sprowadza, nie? Że, że my mniej myślimy o tym, co dobre jest dla drugiej osoby, a bardziej o tym, co dobre jest dla nas w tym przypadku. I wtedy, wtedy zobaczcie, jak to się może fajnie potoczyć. To znaczy, fajnie, źle potoczyć. Oto wujek tutaj stoi i mówi, przesiądźcie się do przodu. My powiemy, nie zawsze tu siedziałem. No to wujek powie, ojej, jacy oni są dla mnie niedobrzy. Proszę ich o taką jedną prostą rzecz, a oni nie mogą się nawet tutaj przesiąść. Więc następnym razem, gdy będą wchodzić te osoby do zboru, wujek się z nimi nie przywita. Te osoby pomyślą, o nie, on się z nami nie przywitał, przecież nic mu nie zrobiliśmy złego, pewnie jest na nas obrażony, więc nie zadzwonią już do niego. Wtedy wujek powie, oj, zwykle dzwonili, teraz nie dzwonią. I rozumiecie, w bardzo prosty sposób może potoczyć się cała kula, która zniszczy relacje od takiej, użyję ładnego słowa, bzdury. Tak? I niestety, ale gdybym podał Wam różne powody, o których wiem, że zniszczyły się relacje między o, o, niestety chrześcijanami, to po prostu nie wiedzielibyśmy, czy się śmiać, czy płakać. Historia przedpotopowa to jest historia zniszczonych relacji. Ludzi, którzy krzywdzą się nawzajem. I nastaje potop. A może moglibyśmy tworzyć właśnie inną jakość? Może moglibyśmy, nie zgadzając się, nie krzywdzić się nawzajem? Może moglibyśmy, mając inne zdanie, być dla siebie nawzajem dobrzy? Może moglibyśmy szanować się, o i to bardzo szanować się, żeby umieć rozmawiać nawet o trudnych rzeczach? Jakie to byłoby niezwykłe, jakie to byłoby niezwykłe, że Kościół może być różnorodny, może inaczej patrzeć, inaczej się zachowywać, a jednak darzyć się wielkim szacunkiem. To byłoby niezwykłe. Jak niezwykłe byłoby, gdybyśmy stworzyli taki system, gdzie z uśmiechem przychodzimy do osoby, która służyła nam w taki czy inny sposób i powiedzieli, jak fajnie, że poprowadziłeś to nabożeństwo. Jak to było super. Oczywiście, jak ja to teraz powiedziałem, to nikt z was tego nie zrobi, bo powiem, no teraz to jest wymuszone, więc musimy poczekać tydzień później. E, czyli znajdziemy sobie wymówki, żeby znowu tego nie zrobić, nie? Ale widzicie, to jest to, że budowanie tego, co jest wzorem, jest bardzo długotrwałe. Dotyczy małych elementów, które mogą realnie stworzyć coś pięknego, podczas gdy zniszczyć to można jedną. Postawą jednym słowem, i to jest nierówn nierównomierna proporcja. To jest całkowicie nieuczciwe, ale tak to wygląda. Tak to wygląda. Rodziny są latami skłócone przez jakieś stare rzeczy zupełnie niepotrzebne. Po co? Po co? Historia przed potopem jest historią zniszczonych więzi. Jeżeli chcemy coś zmienić, tak naprawdę, nie? Jeżeli tak naprawdę chcemy coś zmienić, bo ja dzisiaj nie powiedziałem niczego, o czym nie wiecie. Wszyscy dobrze to wiecie, wszyscy się ze mną zgodzicie. To nie jest żadne odkrywcze rozważania, ani odkrywcze kazanie. Ale moje dziesięcioletnie doświadczenie służby w kościele jest takie, że jeżeli chcę coś zmienić, a dzięki łasce Bożej niektóre rzeczy udaje się zmienić, to muszę próbować zrobić to przez dobroć. Powołując się na tekst z listu do Rzymian. Albo rozdział drugi, werset czwarty, albo rozdział czwarty, werset drugi. Ale wydaje mi się, że rozdział drugi, werset czwarty, gdzie jest powiedziane, że dobroć Boża do upamiętania nas prowadzi. Jeżeli cokolwiek można zmienić, to moje doświadczenie, które może być wypaczone i subiektywne, jest na pewno, natomiast moje doświadczenie poucza mnie, że to się może odbyć przez okazanie dobroci. Jeżeli ja muszę kogoś napomnieć, bo robi coś, co jest niewłaściwe, to on, musi wiedzieć, że mi na nim zależy. W przyszłym tygodniu jadę specjalnie do jednego z miast, żeby porozmawiać specjalnie z jedną kobietą w zborze, którym się nie opiekuje, tylko dlatego, bo ona poprosiła, żebym to ja do niej przyjechał, dlatego, że, że mnie lubi i mi ufa. To właśnie o to chodzi. Jeżeli jest ktoś, kto może jej pomóc, bo robi coś, co jest niewłaściwe, jeżeli jest ktoś, kto może jej pomóc, to będzie ta osoba, z którą ma relacje na tyle dobre, żeby mogła znieść napomnienie. Tak samo jest w zborze. W każdej, w każdym jednym, na każdym jednym etapie, tak jest między ludźmi wszędzie. Więc po co jest niszczyć przez drobne rzeczy funkcjonowanie zboru, kościoła? Jeśli można byłoby budować? Więc to jest bardzo dobry rok. Jaki to jest rok dla was? Jaki to jest rok dla was? Czy to był rok budowania, czy burzenia? Czy przyjęliście funkcję Izraela, który odbudowuje ruiny, czy Babilonu, który niszczył Jerozolimę? Nie wiem. Natomiast jaki to był rok? Jaki to był rok? Zobaczcie. My powiemy, ten rok był szczególny, bo. Bo takie obostrzenia, inne obostrzenia, takie problemy, inne problemy. Każdy rok ma swoje wyzwania. Ale jaki jest nasz kierunek? Jaki jest Twój kierunek? Budujesz czy niszczysz? Budujesz czy niszczysz? Budujesz, bo myślisz, że budujesz? Czy niszczysz, wiedząc, że niszczysz? Czy niszczysz, myśląc, że budujesz? Czy ta czwarta opcja? A chyba najgorsze jest niszczenie, które ukryte jest pod takim płaszczem, że ja to buduję, ja to ratuję kościół, ja to ratuję zbór, więc dlatego mam prawo niszczyć. Mam prawo krzywdzić, mam prawo powiedzieć te rzeczy, które nie mają kontekstu. I teraz, dla podsumowania i wyjaśnienia tego w prosty sposób, jeszcze co mówię. Moja wypowiedź absolutnie nie dotyczy tego, by nie napominać, nie dotyczy tego, by nie dotykać trudnych rzeczy w Biblii, nie dotyczy tego, żeby nie poruszać zagadnień, które są drażliwe. Trzeba to robić, ale jeśli to ma być robione skutecznie, to musi być robione w duchu. Takim, który przedstawione jest w Piśmie Świętym. To musi być robione w taki sposób, żeby osoby, z którymi prowadzimy rozmowy, z którymi spotykamy się, mogły wiedzieć, że ta rozmowa nie jest po to, by je skrzywdzić, nie jest po to, by wyrządzić krzywdę, że ta rozmowa jest po to, by ratować, a to można wyczuć, to można zrobić, to można zrozumieć. Także ja bym Was zachęcał. Nie do wielkich duchowych rzeczy, bo te wielkie duchowe rzeczy, które są niematerialne, które nie mają takiego od razu pokrycia w rzeczywistości, one nie mają większego znaczenia, bo zapominamy o nich przy obiedzie sobotnim albo może nawet wcześniej. Wiecie, o co chciałbym was poprosić? Żebyście dzisiaj po kazaniu przyszli do mnie i mi podziękowali za to kazanie. A potem, żebyście poszli do Artura i podziękowali mu za to, że grał nam na instrumencie. A potem, żebyście poszli tutaj do wujka, podziękowali mu za to, że prowadził nabożeństwo. Kogo pominąłem? Do Radka, żebyście podeszli i podziękowali mu za to, że obsługuje nam dźwięk. E, tu Michon Radka jeszcze. O, do naszej siostry, która nam tutaj śpiewała. Do drugiej siostry, która nam przeczytała tutaj, y, rozumiem, że tłumaczenie tej pieśni. Bo to nie są rzeczy zwykłe, to nie są ich obowiązki. Oni to robią dlatego, bo Pan Bóg ich do tego pobudza. Czasem im się nie chce, a jednak to robią. Jakbyście znaleźli w sobie tyle siły i odwagi i przy... zagryźli zęby, bo... bo on nam powiedział, że to będzie nie... nieszczere, sztuczne, zróbcie to, bo może jak to zrobicie dzisiaj, a nawet jak wam głupio będzie, nie przejmujcie się, zróbcie to, ja spróbuję. To może w przyszłym tygodniu będzie łatwiej, a potem dwa tygodnie później będzie łatwiej, trzy tygodnie później będzie łatwiej. Jak w końcu Radek zrobi coś głupiego. Za co trzeba, trzeba go będzie napomnieć, to będziemy pamiętać, że to jest ciągle ten radek, który nam służy co tydzień, to jest ciągle ten radek, który poświęca swój czas, który przyjeżdża, prowadzi, pomaga. Wiecie, wtedy też inaczej do tego podejdziemy. Bo kościół jest super. Bo w kościele doświadczamy wielu niesamowitych rzeczy. Gdybyśmy tylko chcieli je widzieć, i może dzięki temu, że podziękujemy komuś, ta osoba, a może i my. Będziemy mogli lepiej wyraźnie zobaczyć, że są naprawdę fajne rzeczy. Więc e, nie będziemy kainem, nie będziemy lamechem, ale będziemy jak Set, będziemy jak Abel, będziemy jak Henoch, nie będziemy krzywdzić, a będziemy budować. Amen.